Side with the moves, don't wanna meditate. Girl, but you, it's hard. Halo, cześć, witajcie w naszym nowym odcinku. Cześć, witajcie. Przyjechaliśmy do takiego super miasteczka, ale nie mamy jak zwykle gdzie zaparkować. Tak, jesteśmy przy miasteczku Marlow, z którym wiążą się dosyć ciekawe różne tematy, o których Wam za chwilkę opowiemy, ale nie mogliśmy do niego wjechać z tej strony akurat, od której jechaliśmy, ponieważ, no i właśnie, zaraz Wam pokażemy dlaczego. Tak, a tymczasem stanęliśmy w takiej bocznej uliczce, jak to zwykle bywa, bo tylko na takich ulicach nasz czapek się mieści, jak się okazuje. No, może to jest jakiś plus, bo nie płacimy za parkingi. No może tak. No nic, także lecimy i zaraz Wam pokażemy, jak to wszystko tutaj wygląda. No i właśnie tutaj za mną jest most, który właśnie był powodem tego, że nie mogliśmy wjechać do miasta. Jest tu bardzo wąsko, 2 metry szerokości, więc może jeszcze jako tako byśmy się zmieścili, chociaż wątpię. Ale most jest tylko do 3 ton, więc no, nasz czapek jest trochę cięższy niestety. No już przeszliśmy przez ten most, który oczywiście wisi nad Tamizą, więc jesteśmy już tutaj na brzegu. Został on zaprojektowany przez Williama Clarka, jest to jeden z 4 mostów, które zaprojektował. Zostały już tylko 2 i jeden bliźniaczy most jest w Budapeszcie. No i przyszliśmy tutaj nad rzekę, ale nie możemy podejść do rzeki, bo wszędzie jest teren prywatny. No jak już Wam Monika wspomniała, w Anglii często można zobaczyć znaczek o taki. Private, czyli teren prywatny i nie możemy tutaj wejść. Nie możemy sobie spacerować centralnie nad brzegiem Tamizy, bo tak, tu jest prywatny. No oczywiście to molo i ten skrawek ziemi też jest prywatny. No i żeby nie było, za mną też jest prywatny. Łabędzie prywatne. No już nie będziemy tam daleko szli, bo tam jest też wszystko prywatne. W sensie, no sam ten skrawek, no dobrze, że chociaż tutaj sobie możemy spacerować. Lepszy ryc niż nic, jak się to mówi. Mam nadzieję, że nie trafimy dzisiaj na same prywatne lasy, jak będziemy szukać miejscówki na nocleg. No, też mam taką nadzieję. Ale obawiam się, że może być ciężko. Jesteśmy niedaleko Londynu, bo Marlow leży w sumie no niedaleko Londynu. No niedaleko, no. Miasteczko wygląda na bardzo bogate, ma bardzo ekskluzywne sklepy i wydaje nam się, że Londyńczycy przyjeżdżają tutaj poczuć trochę ciszy, spokoju. Wiejskiego klimatu. Wiejskiego klimatu. Na obrzeżach miasta. Dokładnie. Z miasta tego wywodzi się Sir Stephen Geoffrey Redgrave. Jest to najbardziej utytułowany kajakarz na świecie, wielokrotny medalista olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata. No i w związku z tym za mną znajduje się bardzo prestiżowy klub kajakarski. No i znaleźliśmy zaciszne i spokojne miejsce. Nad rzeką i nie jest to, znaczy teoretycznie nie jest to miejsce prywatne. No ale praktycznie chyba jest, bo jesteśmy na cmentarzu i pewnie jest to własność kościoła. Szukaliśmy tego spokojnego miejsca nad rzeką, bo upadliśmy się, że koniecznie właśnie nad Tamizą chcemy zjeść nasze jagodzianki. Tak, a jagodzianki mamy od polskiego piekarza, bo do naszego miasta przyjeżdża nie dość, że polski rolnik, to jeszcze polski piekarz. Moja dieta się skończyła właśnie, gdy ujrzałam jagodzianki. Ja nie mam diety, także... Konsumujemy. To. Proszę bardzo. Tak to jest z Moniki dietą, że ja wierzę w to, że mimo, że ona jest na diecie, to ona zawsze coś przyniesie dobrego do domu. Jagodziana była perfekt, słuchajcie. Naprawdę piąteczka do polskich piekarzy. A my idziemy teraz na miasto.
Dokładnie, bo chcemy posmakować pewnego trunku, który tutaj właśnie, że tak powiem, zasłynął w okolicach Marlow. Ale co to jest, to za chwilkę się dowiecie. A trunek, którego chcemy tutaj spróbować, to jest lokalne piwo, tak zwane kraftowe, czyli robione tutaj na miejscu i nie ma takiego nigdzie indziej. Podobno jest bardzo dobre. Paweł zaraz Wam powie trochę o tym więcej, ale najpierw musimy znaleźć jakiś fajny pub, w którym będziemy mogli tego piwa spróbować. I cały czas szukamy tego naszego piwa, słuchajcie, ale nie możemy znaleźć. Tego jednego, jedynego, bo takich właśnie tutaj pubów z kraftowym piwem jest bardzo dużo. Praktycznie w każdym jest dosyć spory wybór, ale my właśnie szukamy tego jednego, jedynego. That's for Monica? Yeah. And the open fry seasonal. Oh. There's that one there. Should I get these out of your way from you? Yes, please, yeah. Space. Right, cheers. Thanks a lot for that. Thank you. Thank you very much. Thanks. Enjoy. Thank you. Mamy to. No cieszę się, że znaleźliśmy w końcu miejsce, w którym możemy i mogliśmy kupić to piwo. Chciałem go spróbować, bo jest wyrabiane tutaj właśnie w Marlow, w browarach Rebellion. No i jak wyczytałem, właściciele podchodzą do tego bardzo artystycznie. Traktują to jako takie swoje, no może nie hobby, bo z tego żyją, ale wkładają to w bardzo dużo serca. Używają tylko i wyłącznie naturalnych produktów, nie używają żadnej chemii. Piwo jest wyrabiane zgodnie z tradycją jeszcze z czasów średniowiecza. No i powiem Wam szczerze, że jest naprawdę bardzo dobre. Pyszne. Naprawdę dobre. No warto jeszcze podkreślić, że właściciele nie robią tego na masową skalę. Wyrabiają około 70 tysięcy pintów tygodniowo. I to piwo można dostać tylko w promieniu 30 mil od Marlow. Także może i dlatego wkładają to w tyle serca. Marlow ciężko było znaleźć. Tak, Marlow ciężko było znaleźć. No, byliśmy w trzech pubach i dopiero w trzecim nam powiedzieli, gdzie to możemy kupić. No piwko było wyśmienite. Bardzo smakowe. Tutaj mijamy kolejny stary browar, jest w ogóle mnóstwo fajnych sklepów, klimatycznych restauracji, knajpek, pubów. A knajpka, w której my byliśmy na piwie, ma gwiazdkę Michelin. Jedną. Ale ma. Jest jeszcze druga restauracja, która ma dwie gwiazdki Michelin. No ale tam się nie wybieramy, bo no cóż, nie mamy jeszcze sponsora na tą wyprawę. Może kiedyś się znajdzie, to pójdziemy. Nie, to żart. Tak naprawdę nie mamy rezerwacji, a no niestety, ale one są oblegane i bez rezerwacji. Ciężko się tam dostać. Ciężko się tam dostać na jedzenie. Mieliśmy szczęście, że mogliśmy chociaż napić się piwa. Tak, no piwko nam się udało tam wypić, no. Aczkolwiek szczerze powiem, że myślałem, że trzeba będzie mieć rezerwację. A taki jednak chyba zbieg okoliczności, trochę łódź szczęścia potrzebny jest w podróżach. Teraz idziemy już do vana, no, bo musimy trzeba się zbierać. Przed zmrokiem chcemy jeszcze znaleźć miejscówkę. No właśnie. No i nie wiemy, jak to z tym tutaj będzie, bo tu jest pełno tych różnych właśnie mostów, wąskich uliczek, więc... Tak, no ta miza tutaj trochę jest... Sprawia, że okolica jest piękna, ale jednocześnie też utrudnia przejazdy, dojazdy i... Dokładnie, no. No jest sporo też tutaj ludzi, no bo przyjeżdżają. Nie myślicie, właśnie... że dzisiaj Monika jest bardzo wygadana? Po piwie nie, chyba. Po piwku, no nie, słuchajcie, żarty żartami, ale naprawdę już musimy znaleźć jakieś miejsce, bo się zaczyna ściemniać. Znaczy jeszcze się nie ściemnia, ale zanim coś znajdziemy, to już może być ciemno. A wypadałoby Wam pokazać, jak wygląda okolica, w której będziemy dzisiaj nocowali. Dobra, to lecimy. Fajnie się robi.
Dobra, lubię starczy. Takie atmosferki. Jak Monika mówi, że starczy, no to starczy. Starczy? Starczy. No źle pojechałem. Muszę gdzieś tutaj wykręcić, a tu za bardzo nie mam gdzie. Ale może tutaj. Nie, no tutaj też mi się nie uda. Aj! Tu może. Tu. O, tu jest spoko. Nawet najlepszym się zdarza. Pomyłka. Robi się ciasno, ale własno. No tak myślę, że chyba dobrze jadę. Oho, oho, to się będzie robić ciekawe. Chodź tutaj, mistrz. Schowasz się. Gdzież to ja przejadę? O, dzięki wielkie. Thank you. No i widok się robi bardzo, bardzo fajny. No nie wiem, idę zobaczę, co się tutaj dzieje w okolicy. Jakoś takie mam dziwne uczucie. Nie, no jest fajnie, jest fajny widok. Jak to Paweł? Co musi zawsze zrobić na miejscówce nowej? Obczajkę. Musi obczajkę zrobić, czy jest wszystko okej. Okay. Chyba jest okej, bo widzę tutaj szlak rowerowy. Naprawdę, normalnie jest ekstra. No rzeczkę widać, powiem wam szczerze, że ładnie jest tutaj, no. No i jak sami widzieliście, miejscówka jest naprawdę super. Nic tu na razie nie jeździ po tej drodze tutaj. Jakaś taka rzadko uczęszczana uliczka. Jest cicho i spokojnie. Świergolą ptaszki. A Monika coś tam robi do jedzenia. Chodźmy, zobaczymy, co ona tam robi. Monia, co ty tu robisz? Robię w końcu jedzenie. Taki późny obiadek. To miał być obiadek, ale będzie obiad u kolacji. W ogóle to bardzo mile zaskoczyło nas marlą, nie? Tak, było też. Fajnie było. Było też dużo piekarni i mieli wspaniały chlebek. No. Przynajmniej tak wyglądał, taki swojski. Ale my mamy już chlebek, więc nie kupowaliśmy. Mamy też od polskiego piekarza. Polski pieszek. Pieszak. Polski piekarz jest po prostu rewelacja. Był taki wypieczony. Tak. Co mamy? Sosik? Tak. Gulasz z żołądków. Z żołądków? Oh no. Z żołądków drobiowych z grzybami i z cukinią. Niedaleko jesteśmy miejsca, do którego też będziemy jechali. Miasteczko High Wycombe, niedaleko Marlow. I spotkamy się tam z grupą Polaków, którzy organizują Dzień Polski. Ale o tym wszystkim już będzie w następnym vlogu. Tak, za tydzień zapraszamy was na taką relację z polskiego dnia. Chcemy wam pokazać, jak to mniej więcej będzie, jak to mniej więcej wygląda. Mają być zespoły na żywo. No, będzie się działo. No. Zjazd rowerzystów, motocyklistów. Tak.
No nie jest to taki zlot vanlife'owy, ale my chyba będziemy tam jedynymi vanlife'erami. Ale podobno droga łączy. Pod takim hasłem będzie właśnie cała ta impreza. Impreza, tak. Więc jedziemy się łączyć. Dokładnie. Z innymi. Jeżeli droga łączy, to nasza droga też się połączy z ich drogami. Z motocyklistami i rowerzystami. Fajnie, już się nie mogę doczekać. W ogóle to musieliśmy zasłonić tutaj nasze, że tak powiem, moskitiery. Tak je nazywam. No bo takie w sumie są. Bo sporo takich malutkich łobuziaków tutaj wleciało. No dobra, Monia, nakładaj te żołądki. Ja to powiem szczerze, że... Nie brzmi może to apetycznie, nie wygląda może ładnie, ale podobno zdrowe. Ale że co, ma dużo witamin? Przepis z mojej diety, nie wiem. Monika jest niezła z tą dietą. Jagodziany zajada żołądkami. Ale jagodzianka też była zdrowa, na takim swojskim cieście, nie jakoś tam z supermarketu, więc... Nie no, ładnie pachnie, powiem wam szczerze. Ciekawe, czy jeszcze wodę mamy ciepłą. No, wodę zagrzałem na maksa, jak wyjeżdżaliśmy. O, cieplutka jeszcze. Męsko. Dobra. Kurze żołądki wypełniły nasze żołądki, były wyśmienite. Wspaniałe, kochanie, piąteczka. Naprawdę, super to było. Bardzo mi smakowało. No, my już będziemy kończyć tego vloga. Na dworze już się zrobiło ciemno. Idziemy jeszcze chwilę sobie posiedzieć, bo jest bardzo ciepły wieczorek. No, aż w szoku jestem. Dziękujemy, że byliście z nami. Nowych widzów zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Pamiętajcie, żeby zostawić jakiś komentarz, jakiegoś lajka. I do zobaczenia za tydzień. Dokładnie. A wiecie, gdzie się widzimy za tydzień? Hi, we go! Hej! Hej! Don't wanna play games up with the moves.